Znajdź różnicę Fortnite! Dokładnie tak, będziemy grali teraz gierkę trybu kreatywnego Znajdź różnicę. Jeżeli nie wiecie, co to gra, to bardzo prosta gra. Właściwie rzecz biorąc, chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby znaleźć różnicę. Na przykład, patrzcie. Znaleźliście różnicę? Na pewno znaleźliście, bo to głupia rzecz. Ale słuchajcie, jesteśmy właśnie na mapce w trybie kreatywnym, którym naszym zadaniem jest znaleźć różnicę między różnymi miejscami. Zresztą sami zobaczycie teraz, patrzcie na to, co się dzieje. O, wchodzimy do pierwszego poziomu i zobaczcie sami, mamy trzy pokoje, w każdym z pokoju mamy różne. Mamy w sumie takie same pokoje. Wszystkie te pokoje powinny być takie same. Jednakże jeden się różni. Jeden jest zupełnie inny niż wszystkie. I nie spodziewałem się, szczerze mówiąc, że to będzie aż tak denerwujące, że trzeba będzie chodzić między tymi pokojami, ale no dobra. Mamy snajperki, które nam pozwolą, o, zbliżyć, zobaczymy, co tu jest. Dobra, mamy tak, mamy dwa obrazy, mamy tutaj szafkę, lampę, trzeba mi się wydaje, że może chodzić o lampy na przykład. Wiem na pewno jedną rzecz, trzeba skupić się przede wszystkim na tych rzeczach, które jakby można stworzyć, bo na przykład nie ma sensu zwracać uwagę na to, czy coś się zmienia na stole, dlatego że stół jakby nie da się zmienić tego, co jest na stole. Zawsze jest to samo na stole, po prostu mamy stół z tymi rzeczami w kreatywie, więc myślę, że chodzi o ilość obiektów. Tak mi się coś wydaje. No dobra, okej. Idziemy do drugiego pokoju, tutaj będzie problem. Lampa, okej, kominek, sofa. Wszystko, obrazy, dwa obrazy, okej. To jest trudniejsze niż myślałem. Szczerze mówiąc, mega ciężkie. Dobra, idziemy dalej. Wydaje mi się, że nic się nie zmieniło. Idziemy dalej, co tutaj mamy? Obrazy, lampa, kominek, telewizor, stół. Wszystko tu jest! Ej, czy na pewno którykolwiek się różni? Bo to trochę, nie wiem, czy cokolwiek się w ogóle różni w tych pokojach. Ej! Wiem! Tak! Tutaj nie ma jabłka! Patrzcie! Tak, tutaj też nie ma... To znaczy, tutaj jest jabłko. Tutaj jest jabłko, czyli chodzi o jabłko? Chyba? Zobaczmy. Tak, chodzi o jabłko! Dokładnie tak, chodziło o jabłko. Dobra, lecimy do drugiego poziomu, zobaczymy, co teraz. Jedna z tych rzeczy jest inna niż pozostałe. Okej, co my tu mamy w ogóle? Tu jest C4-eczka. Tu jest granat, a tu jest dynamit. C4, granat i dynamit. Czym one się mogą różnić? Na pewno wszystkie wybuchają, to rzecz jasna. Każde z nich może spowodować śmierć. Ta bardzo mocno wybucha i rozwala struktury. Ta też rozwala mocno struktury, a ta tak... Nie no, ta też rozwala struktury. Może chodzi o to, że po prostu C4 trzeba jakby odpalić poza rzutem? Bo jakby tego... No tak, granat trzeba rzucić i on sam wybucha. Dynamit też sam wybucha, a C4 nie wybucha samo. Nie, spróbowałbym. Uwaga! Tak, dokładnie o to chodziło. Chodziło o to, że trzeba odpalić jeszcze. Spot the difference. Czyli znowu po raz kolejny mamy pokoje. Nie, czemu pokoje? Ja nie lubię pokoi. W których trzeba znaleźć, czym się różni jeden pokój od drugiego. Okej, okay. A nie! Tu jest aż 5 pokoi. Ale na całe szczęście można do nich wejść. Dobra, zobaczmy wszystko po kolei. Mamy tutaj kuchenkę, jakąś kuchnię, mini kuchnię. Okej, okay, spoko. Co my tu jeszcze mamy? O, niedopita soda. Dobra. Okej. Tutaj wygląda to dokładnie tak samo. Dokładnie tak samo. Oj! Co jest? Ups. Chyba odpowiedzieliśmy dobrze. Serio odpowiedzieliśmy dobrze? Serio? Co my tu mamy? Mamy znaleźć różnicę. Mamy snajperkę, mamy MP5-teczkę z kara, z tego tłumikiem i shotguna. To oczywiście, że shotgun jest inny, bo... No tak, bo chodziło o tłumik oczywiście. Mam zwrócić uwagę na ten pokój, ponieważ będzie mi potrzebna ta wiedza do innych pokoi. Więc okej, okay, bedroom A. Czy one się czymś różnią w ogóle? A od B. A, na B jest, słuchajcie, lampa. Tutaj z kolei nie ma stolika. Tutaj nie ma stolika nocnego, okej. Okay. A tutaj? To też jest pokój? Po prostu nie wiem, o co chodzi. Dobra, pierwszym jest spoko wszystko. Tu nie jest lampa, a tutaj nie ma stolika, a tutaj jest po prostu pokój, a raczej łazienka. Spoko, lecimy dalej, zobaczymy, o co chodzi. Okej. Okay. There was two lamps in bedroom B. True or false? Nie, wydaje mi się, że nie. Jedna tylko, jedna lampa. Co? Dwie były? Serio? Serio były dwie lampy? No come on, już zrobiliśmy źle. Poważnie. No dobra. Was there only two sinks? A, okej, była lampka nocna na tym. O Boże, serio. Ach, dobra, czy były tylko dwie umywalki? Na pewno było, nie, wydaje mi się, że więcej było, żeby ze trzy były. Uwaga. Tak? Tak, trzy były.
How many pillows were on the... Co? Ile było poduszek w każdym z pokoi, w sensie we wszystkich naraz. O kurde, ile na łóżku było? No dobra, były trzy pokoje, więc podzielona przez trzy. A chociaż niekoniecznie, bo mogły być po dwie... O nie, dobra. Podzielone przez 3 to tak jakby było 5 w każdym pokoju. Podzielone przez 3 to tak jakby było 6 w każdym pokoju. Podzielone przez 3 to tak jakby były 4 w każdym pokoju. Podzielone przez 3... Nie da rady i nie da rady. Czyli jedna z tych odpowiedzi, wydaje mi się, że ze 4 poduszki maksymalnie są. A nie więcej, więc zobaczymy. Dobra, próbujemy. 3, tu są 3, przepraszam. Tak? Nie, 4. 4 poduszki w każdym pokoju. Uwaga! Dang it! Kurde! 18? Jeżeli będzie coś innego, to będzie mega zdziwiony będę. Okej. 6 na każdym łóżku. O, dobra, nie zwróciłem aż tak bardzo uwagi. Jedna z tych rzeczy jest inna niż wszystkie pozostałe. No i w porządku, takie gierki ja lubię najbardziej. Oczywiście apteczka, bo nie daje żadnej osłony. O, dokładnie tak. Dokładnie tak, okej. Jedna z tych rzeczy jest inna niż pozostałe. O tak, dobra. Są niebieskie. A nie, tu są fioletowe. Okej, w porządku, czyli jednak. Czy tu chodzi o to, że to są semi-rifle, a tu jest Tommy Gun, czyli M, jakby, nie wiem, zobaczymy. Tak, o to chodziło. Spot the difference, okej. Okay. Różnice, okej. Jakie są różnice tutaj? Tu jest przynajmniej blisko wszystko, więc to mi się podoba. 3T, okej. Okay. Okej. Okay. Konar tam z tyłu jest, okej. Okay. Kwiatek jest. Czy to będzie chodziło o kwiatki? Come on, serio? Czy to będzie chodziło o kwiatki? Że będzie inna ilość kwiatów na przykład? Czy wy widzicie cokolwiek, żeby tu się czymkolwiek to różniło? Przecież to jest wszystko idealnie takie samo. Tam są 3 stoliki. Tu są 3 stoliki. Tam są 3 stoliki. Okej, okay, kwiat, kwiat, kwiat. Konar, konar, konar. Kwiat, kwiat, kwiat. Grill, grill, grill. Co? Czy wy widzicie jakąkolwiek różnicę tutaj? W sensie serio. Przecież to się niczym nie różni, no. Nie wiem. To? Serio? Ten miał trochę piasku pod grillem, a wszystkie pozostałe miały po prostu trawę. Co? Tego się nie da zauważyć. Jedna z tych rzeczy nie jest jak pozostałe. To dosyć ciekawe. Czemu? To jest jakby na górze ma hamburgera, tu ma tego. A tu ma, nie wiem. Mam wrażenie, że to jest inne niż pozostałe. No, dokładnie, o to chodziło, że na górze miał jedzenie, a żaden z pozostałych nie miał. Okej, 10. pytanie. Okej, każde z pytań otworzy ci przejście do kolejnego, aż w końcu wyjdziesz na zewnątrz. W porządku. Complete this giant room, you need to answer them. Okej. Choose the odd one out. Wybierz niepasujący element. Netflix, Amazon Prime i YouTube. Co? Dobra. YouTube? Czy to chodzi o to, że po prostu... Nie? Nie, tak? Nie, tak czy... Tak czy nie? Aha! Już rozumiem, dobra. Chodziło o YouTube, dlatego że YouTube jedyny jest darmowy. Amazon Prime trzeba zapłacić oraz za Netflixa też trzeba zapłacić. YouTube jest darmowy, dlatego nie pasował. Dobra, idziemy dalej. YouTube is the only one streaming service. Okej, dokładnie tak. Aha, nie o to chodziło. Chodziło o to... Że możesz... Okej, że możecie po prostu uploadować swoje filmy. Meteor zniszczył Dusty Depot. Czy to prawda pewnie, czy nie? False albo... True pewnie będzie. Dobra, to true. Jak nic, tak? Czyli prawda. Tak? Dobrze? Jest! Dobrze! Tak jest, i co teraz z kolejnym? O, tu jest. Dobra. Okej. Ta broń... Ma magazynek składający się z 7 naboi oraz korzysta z ciężkich naboi. Ciężkie naboje to są te do... Nie. O kurde. Dobra, zobaczymy. Na pewno nie minigun. Na pewno nie sniper rifle. Light machine gun też chyba nie. Dual pistols na pewno nie, bo ma 15. SMG może? Nie jestem pewien. Drum gun? Hand cannon? Na pewno nie. Sticky bomb? Co tam jeszcze jest? Klinger, suppressed sniper rifle, heavy shotgun. Czy heavy shotgun ma 7 naboi? I ma naboje ciężkie? Cholera! Ma 7, tylko że nie ma ciężkich naboi, tylko ma... O Jezus, do shotguna, okej, w porządku. Co my tu jeszcze mamy? Wydaje mi się, że sniper rifle to będzie. Czyli ta... No tak. Uwaga. Też nie. 3 days later. Hand cannon na pewno nie, Sticky Bob też nie. Co? No nie mówcie, że...
Heavy sniper rifle? Niemożliwe. Niemożliwe. Niemożliwe, no. Jakie było pytanie, przepraszam, jeszcze raz. Jakie było pytanie? Much later. Hand cannon? Serio? Ale co? Nie. Hand cannon? Co? Poważnie? Ja chyba nie wiem, o której broni mówimy nawet. Royal Bomber is a Fortnite skin for which game console? Royal Bomber? Dla... PlayStation! Idziemy naprzód! Let's go! PlayStation jak nic, na 100%. Dobra, what? Jaka broń, jakby jaki granat, jaka rzecz, którą można rzucać jest w tym momencie wyłączona z gry, jakby, nie? Stick bomb. Nie. Klinger. Tak? Boogie bomb na pewno jest. Smoke grenade. Nie ma smoke grenade. Light. Dobra, okej. Dual pistols, nie. No dobra, czyli między Klingerem, a słuchajcie, a smoke grenade. No, generalnie rzecz biorąc nie ma ani jednej, ani drugiej, ale najpierw został wyrzucony smoke grenade, więc weźmiemy smoke grenade'a, bo ta mapka jest stworzona bardzo dawno temu. Dobrze. Okej. Broń z magazynkiem Stuna Boy, która... Minigun. Nie, minigun nie ma żadnego magazynku. Light Machine Gun. LKM. Dokładnie tak. Co to? Jest przejście! Idziemy dalej! Jest w końcu i co? Przeszliśmy! Tak, jest! Yeah. I mamy coiny, mamy pieniądze! Możemy pozbierać pieniądze i na nic nam te pieniądze. Super ekstra. Także dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. No, szybki odcinek. Ale słuchajcie, myślę, że dosyć spoko. Jeżeli wam się podoba... O, co to jest za skrzynka? Tak! Mogę zostać krzakiem! Halo, czemu nie mogę podnieść? Alamę mogę rozwalić? I co, krzaka żadnego? Jest, mam krzaki! Dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że widzimy się następnym razem. Słuchajcie, pamiętajcie o subie, o kodzie dzwonek. O kodzie dzwonek, tak, o kodzie zipek. O dzwonku, o lajku. A ja zostaję krzakiem, tu już do końca życia. Elo. Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!